gości, starosty Pińskiego, pana Eligiusza Komarowskiego. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. Wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila i wyjątkowe święto. Dzień Flagi Państwowej, święto narodowe od 2004 roku, które, jak pewnie państwo wiedzą, jest bardzo sympatycznym przeżyciem, ponieważ przedłuża majowy weekend, ale jednocześnie przypomina nam o wadze barw narodowych naszych ukochanych biało-czerwonych barw. Dzisiaj spotykamy się z okazji obchodów tego święta. Biało-czerwona towarzyszy nam we wszystkich ważnych chwilach. Z dumą ją eksponujemy, a dziś wyeksponujemy ją tutaj, przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile w jeszcze bardziej szczególny sposób. Władze powiatu pilskiego postanowiły ten dzień uczcić właśnie wyjątkowo, zapraszając państwa. Oto nadszedł ten moment, uroczysty moment, na który pewnie czekaliśmy wyjątkowo i to jest punkt kulminacyjny dzisiejszego spotkania. Potem będą kolejne, ale ten z pewnością jest najważniejszy. Nadszedł wspólny czas na wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Panie i panowie, do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemyśliła, szabę odbierzemy. Marsz, marsz dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przywodem złączył się z narodem. Marsz, marsz dąbrowski. Szanowni Państwo, wszyscy zgromadzeni. Jestem zaszczycony, że dzisiaj mogę wziąć udział w takiej uroczystości, kiedy spotykamy się, może nie aż tak oficjalnie, po to, żeby właśnie w duchu patriotyzmu, ukochania ojczyzny świętować biało-czerwoną. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję panu ministrowi, dziękuję panu staroście. To jest pierwsza część naszego spotkania, ale nie ostatnia. Dziś dopiero zaczynamy. Teraz czas na otwarcie Pińskiego Centrum Tradycji Wojskowych, znajdującego się w budynku starostwa. Zachęcam państwa do tego, żeby wspólnie przespacerować się niedaleko. Dzisiaj gospodarzami tego miejsca. To miejsce jest dla was. Jeżeli uznamy, że jeszcze jest coś potrzebne, myślę, że na pewno współpracujemy na tyle, że na pewno będzie tutaj gość. Nie chcę wam służyć. Pani poseł, panie starosto, szanowni państwo. Nasza polska historia ma w sobie, że żołnierz zawsze był z Bogiem, miał honor i zawsze kochał swoją ojczyznę. Ta maksyma, bez względu na sytuację, jaką w Polsce mieliśmy, zawsze była przestrzegana. I ten Bóg, i ten honor, i nasza jedyna ojczyzna w dniu dzisiejszym znalazła swoje miejsce w budynku Starostwa Powiatu Pilskiego. Panie starosto, jesteśmy panu niezmiernie wdzięczni, że po pierwsze udostępniłeś pan nam pomieszczenia, gdzie może odbywać się uroczyste spotkania, uroczyste zebrania, nauka dla
młodzieży po to, żeby młodzież, ucząc się tych trzech haseł znajdujących się tu na tle flagi narodowej, wiedziała, że ich dziadkowie, ojcowie, rodzice w tym garnizonie służyli, w tym garnizonie kochali swoją ojczyznę i dla niej byli w stanie zginąć. Serdecznie dziękujemy za to, co żeście dla nas zrobili. W chwili obecnej pana ministra, panią poseł, jeżeli możemy prosić, tam znajduje się księga pamięci i proszę o dokonanie wpisu, będzie to dla nas zaszczytem. A wszystkich państwa prosimy o to, ażeby zwiedzić ten fragment tego naszego życia żołnierskiego, które żeśmy tutaj spędzili w Pile. Ponadto w naszym mieście znajdują się obiekty, które zbudowane zostały zarówno przez Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego, jak i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. I tak na tych fotografiach jest zaznaczone zarówno honor, zarówno ojczyzna i zarówno Bóg, ponieważ chcę panu ministrowi zameldować, że kościół garnizonowy, który tutaj został wybudowany w Pile, budowany był rękoma żołnierzy. Tych właśnie żołnierzy, którzy dzisiaj tutaj otwierają swoje centrum tradycji wojskowej. Serdecznie dziękuję za uwagę. Brawo, chłopak. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Pułkownik Jan, wicepan. Panie starosto, panie pułkowniku, rzeczywiście piękne hasło, Bóg, honor i ojczyzna, ale tutaj jest jeszcze jedno piękne hasło, które znajduje się na tablicy za panem starostą, że tym, którzy poświęcili życie, należy się wieczna pamięć. Tym, co poświęcili służbę, o ile dobrze pamiętam tą pierwszą część, należy się wieczna chwała.